Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że Jaro dzwonił do mnie i powiedział, że potrzebuje pomocy skutką. Zaraz będę dzwonić, zobaczymy, co się stało. No, no więc zobaczymy. Kurde, chłopak bardzo był, jakby powiedzieć, nie wystraszony, tylko nagle potrzebuje. O, dzwoni. Halo Jaro, no pisałeś, co się stało? No słuchaj Marcinator, no? Kurwa, no mam problem. Jaki? Przepraszam, nie miałem przeklinać, kurde. No. Mam problem, no kurde, wiesz co? Jestem tutaj u siebie na działce, nie? No. No i przez przypadek, wiesz, kłódkę wpiąłem, kurde, w ten, w pręta, kurde, no. Bo potrzebowałem, żeby zaczepić ten rower. No i co się okazało, że kurde, klucza nie mogę znaleźć od niej. Kurde. Co mam teraz zrobić? Poczekaj, ja mam jakieś petardy. Mam też PS5, mam te, wiesz, petardy na niedźwiedzie, nie? Wiesz, ten znany youtuber, ten freestyle testował, niby najmocniejszy w Polsce. O kurde, no to super, no fajnie, by mam była jeszcze, wizja, widzę. Mam w sumie pełen plecak petard, to ja w sumie za 10 minut cię będę, co? No pewnie, to wpadaj, no bo mówię ci, no zgubiłem klucz, no co, no to trzeba ją z tego, zdetonować chyba, nie? Najlepiej, żeby to otworzyć. No tak, no spróbujemy, myślę, że się uda, więc będę cię niedługo, trzymaj się mordo, idę. No to hej. No cześć. No więc tak jak mówiłem, nie, że wziąłem sobą trochę słabszy petard. Ale mam też mocne petardy, jak ta na niedźwiedzie na przykład. Ło, wow, ale masz towaru tutaj. No wiesz, crazy robot. Co ty gadasz? Zobaczymy, może się uda. TB5 i wiele innych. No mam nadzieję, że się uda, więc zaczynamy. A weź co? A masz, co? Masz słynne pikolaki? Pikolaki też mam, ale chyba nie dadzą rady, ale sprawdzimy. Co ty gadasz? No, no. Właśnie, jestem ciekaw. Mam też palnik. No. Dobra. Zobaczymy. Super, to forsaże są jeszcze tak. na ten. Dycha zapaczkę. O kurde. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. W sumie mamy tam przygotowane już petardy wcześniej. Tak. Zobaczcie. Od takich słabszych do mocniejszych zobaczymy. Jeszcze Dum Bum 5G. Petarda na niedźwiedzie. Ale zaczniemy sobie od trochę słabszych. Piccolo od Jorge. Dokładnie na tak. Na draskę. To co? Kurczę, no musisz mi pomóc, bo ja bez tej kłódki to ja zwaliuję. Rozumiem, zaczynaj. Kurde, coś się jej stało? No nic. To jest za słabe, trzeba coś mocniejszego. Dobra, dawaj. To teraz co? No tego dużego korsarza daj. Tego? Tak. No postaram, wiesz, mam nadzieję, że uda się, nie? Do środka daj, do środka myślę. Bo inaczej to nie wiem, czy się uda. Ale zobaczymy. Tak zrobię, żeby nie spadła, nie? Dobra, no tak o. Jeszcze na siarę. Ale dało po uszach. No niestety. No kurde, ty... A nie, trochę się taka zrobiła bialutka. No nie, farba trochę odpryskła, ani nic więcej. Daj to coś, nie wiem co to jest jakiś kornik. Może tak zrobić, że wiesz. Dawaj. O, trzyma się sam w sumie. Dawaj. Ej, ale kornik to jest... Kurde, trochę palnik, ale nie tak. Kurde, Jarek, no niestety. Nie. Mam jeszcze jednego, jak chcesz przepalić. Tak? Jest tam. Poczekaj. W drugiej kieszeni. No ja właśnie w sobie miałem dwa chyba, no. Mam kornika, mam. Jest! Może uda się przepalić ją. Może tak. Ale się rozdział. Tyle wychodzi od razu z tego, tak? Z tego, tu gdzie jest ląd. Dobra, dawaj. A nie na odwrót? Nie, tak. Może się uda ją przepalić. Może się uda, ale nie wiem, wiesz? Kurczę, no nie. Ty zobacz to! Gorące bardzo nie jest. A, jest! Ciepła się zrobiła. No trudno, no. Dawaj następną. Tu się zutylizuje. Dobra, jeszcze tu. A już się podpaliła? Dobra. Ale mocny ten. To był mocny, ale... Jarek, dalej nic. Jest! Farba. Farba tylko. Dobra, wiesz co? Może kurde trójkąt od Boar. Może Boar się postara. No nie wiem, zobaczmy. Boar to był od SP? Tak. Ale
Aśla nie echo niesie. Kurczę no. Jarek, mocna ta twoja polska kłódka. No bo to po dziadku dostałem, kurde. Dobra, dawaj coś mocniejszego. Mocniejszego? No piłka, to piłka o. Jeszcze. Ale kurde. A ja taśmę użyłem. Czy taśmą chcę pomóc? Dobra. Tak chociaż, nie? No. Dawaj. Piłka powinna być mocna. Polska, biało-czerwoni. Nie gadaj. Sorry Jarek, ale te piłki wcale to nie wypały. Kopnij to. Przy samym tym się upaliło. Dobra, nie bierzemy jej. Dobra, idziemy dalej, coś mocniejszego. Dobra, to teraz będzie funkę. 3 gramy. Dobra. Chyba 3, dobra. Tak, 3 gramy, nek. 3 gramowa to już może coś zadziała. Coś mi się wydaje, że chyba ta da radę. Jarek. Co? Człowieku! Cała? Ta kłódka jest niezniszczalna. Ale walnęło. Funkę mocne, nie? Tak, no Jarek. Kurde. No to... Mam jeszcze trochę mocniejsze petardy, no ale ja nie wiem, czy to się uda. Mam od funkę ten, 5-gramową. Mam to, no, ona jest bardzo mocna. Tylko musisz ścisnąć ją trochę do połowy. Dobra. Dobra, dawaj. Człowieku! Jarek! Otworzyła się! Otworzyła się, mówiłem! A idzie ją zamknąć? Czekaj. Nie, lepiej nie, bo nie otworzy jej. Pęknięty zamek w środku. Pokaż do kamery. Zobaczcie! Czekajcie. Co to nam mówi? Petardy od funkę to dobry towar. Otworzyły starą polską kłódkę. Solidną, a nie, zobaczcie. To nie jest żadne chińskie badziewie. Stara, dobra, chińska, polska kłódka, nie chińska, z chińskiego marketu za 5 zł. Naprawdę dobrze wykonana i Jarek... I co, teraz mi przyznasz chyba rację, że się otwarła. Tak, otworzyła się, ale Jarek... Ale trzeba ją chyba bardziej zdetonować. Nie. Tak. Już nie. Mam dla ciebie twoją kłódkę. Dziękuję ślicznie. Ale na pamiątkę sobie zostaw. No tak. Bo jeśli masz kluczyka, bo zgubiłeś. No nie mam. Ale ja. Otworzył. I widzimy, że petardy od funkę są... Naprawdę prestiżowe. Tak, polecamy. No, więc już wiecie, jaki petard używać, jeżeli zgubicie kluczyk. Nie, panowie? No tak. Więc następnym razem jakie petardy użyjesz, Jarku? No, od funkę. A ty, Marcinie? Zdecydowanie funkę. Więc właśnie, jeżeli filmik się podobał, łapka, subik, dzwoneczek. Elo, elo, 320. Siema. Dzieciaki, nie? W ogóle, jeżeli byście chcieli, żebyśmy kiedyś na przykład większą kłódkę wytestowali, jeszcze mocniejszymi petardami, to ile łapek? Dajcie te 200 łapek. 200 łapek i bierzemy taką dużą, solidną kłódkę i na jeszcze mocniejsze petardy, więc będzie się działo, naprawdę warto, na prawda? Niedźwiedzie. Na lwy, petardy na lwy i w ogóle na krokodyle i wiecie, no. Na potwory z Loch Ness. No, 200 łapek i jedziemy z takim eksperymentem, bo tu jest otwarta, macie dowód. Otwarło się. Będzie na filmiku, jeszcze w slow-mo zrobisz. Dokładnie. Trzymaj, Jarenty. Więc trzymajcie się, elo, 320.